Renato, pieśń i Ulfu. Werset 9 czytamy. Dusza moja żąda Cię w nocy, owszem, duchem swym, który jest we mnie, rano Cię szukam. Albowiem gdy się sądy Twoje odprawiają na ziemi, sprawiedliwości się uczą obywatele okręgu ziemskiego. W tej, drodzy braterstwo, nocy grzechu i śmierci. Uczucia i serca ludu Bożego pożądają i oczekują pośredniczącego panowania Chrystusa jako najlepszego środka i najlepszego sposobu uwolnienia z tej niewoli grzechu i śmierci. Dlatego, jeżeli weźmiemy pod uwagę oczekiwania wielu wiernych mężów Bożych, już mężów starożytności, proroków, jak i w okresie wieku Ewangelii, począwszy od apostołów, poprzez wszystkich wiernych sług pańskich, wiernych bojowników prawdy i sprawiedliwości, to wszyscy oczekiwali tego błogosławionego czasu naprawienia wszystkich rzeczy. Dlatego tutaj wyrażone są te pragnienia, dusza moja, każdego uczciwego człowieka, każdego pragnącego żyć w błogiej społeczności z Bogiem, z Chrystusem, z zasadami prawdy i sprawiedliwości. Pomimo swoich trudności, pomimo swoich niedoskonałości, a nawet pomimo czasem upadków, pragniemy tej społeczności. I tutaj prorok Izajasz wypowiada się właśnie w imieniu ludu Bożego. Mówiliśmy, że mówcą tutaj tej części proroctwa jest oświecony prawdą lud Boży. A więc dusza wszystkich dzieci Bożych żądała i żąda, oczekuje tego radosnego poranku zmartwychwstania, poranku pośredniczącego panowania Chrystusa. To znaczy wtedy, kiedy Chrystus zaprowadzi Królestwo Boże na ziemi. Zaraz oczywiście po nastaniu poranku, czyli po początku, chronologicznym początku tysiącletniego okresu czasu. A my wiemy, że ten początek nastał. Ktoś może powiedzieć, jeżeli nauczacie twierdzicie, że w roku 1874 nastąpiło drugie przyjście, albo nastąpił drugi adwent naszego drugiego Zbawiciela Jezusa Chrystusa, to mamy już prawie 125 lat i gdzie macie to królestwo? Czy to, co dzisiaj obserwujemy, to jest Królestwo Boże? I to jest dla niektórych poważna trudność, jak teraz odpowiedzieć na takie wątpliwości, czy na takie pytania. Oto zwróćmy uwagę, co mówi w tej sprawie prorok Jeremiasz. W pierwszym rozdziale i wierszu 10. Oto Cię dziś. Zwrócę uwagę, gdy mowa jest o dziś albo tego dnia, onego dnia, odnosi się do wieku tysiąclecia. Oto Cię dziś postanawiam nad narodami i nad królestwami, abyś wykorzeniał i psuł i wytracał i obalał, abyś budował i szczepił. Zwróćmy uwagę, drodzy braterstwo, że nasz Pan Jezus Chrystus, jako tutaj antytypiczny Jeremiasz, został postanowiony przez Boga w dniu tysiącletnim, aby objął królestwo.
I w tym właśnie królowaniu miał psuć, wytracać, obalać i niszczyć. Co? Królestwo szatana. Zło, błąd, niesprawiedliwość i krzywdę. Wszystko to, co przyczyną jest łez dla każdego człowieka. Tak jak czytaliśmy. Wszystko stworzenie wespół wzdycha i wespół boleje aż dotąd. A w objawieniu świętego Jana w 21 rozdziale czytaliśmy 1 do 3 wersetu, a 4 werset mówi: i otrze Bóg wszelką łzę z oczu ich, a śmierci już więcej nie będzie, ani krzyku, ani boleści, bo pierwsze rzeczy przeminęły. Dlatego początek panowania naszego Pana Jezusa Chrystusa jest przeznaczony na usunięcie królestwa szatańskiego. Na związanie szatana. Jak sam Jezus mówił, w Ewangelii Mateusza mamy to zapisane w 12 rozdziale i 29 wersecie, że jakoż może ktoś wnieść do domu mocarza i sprzęt jego rozchwycić, jeżeli by najpierw onego mocarza nie związał, a dopieroż może sprzęt jego i dom jego splądrować. To, drodzy braterstwo, jest tu mowa symboliczna, że nasz Pan Jezus Chrystus w swym drugim adwencie przyszedł do domu mocarza, do księcia, który ma władzę na powietrzu, do tego złego królestwa tego świata, aby związać tego księcia i aby usunąć jego królestwo. I następnie mówi: i abyś budował i szczepił. Otóż, drodzy braterstwo, jak dotąd nie znamy proroctwa, które by wskazywało, jak długo ma trwać pierwsze dzieło naszego Pana Jezusa Chrystusa, a jak długo będzie trwała druga część Jego dzieła. Jak długo będzie obalał, wytracał, psuł i niszczył królestwo szatana, aż zupełnie zostanie usunięte. A wiemy, że ostatni akord działalności szatana to będzie czas drugiej części ucisku dla Jakuba. I potem będzie ustanowiona ziemska faza królestwa, albo ziemska część Królestwa Bożego. Królestwo wolności i pokoju. Zdajemy sobie sprawę, drodzy braterstwo, że po zniszczeniu królestwa szatańskiego, zaraz w pierwszym okresie nie będą to znowu aż takie błogosławione restytucyjne warunki. Nie nastąpi to natychmiastowa zmiana. Możemy sobie tylko uzmysłowić, co mieliśmy w Polsce zaraz po II wojnie światowej. Co by mieliśmy w 1945 roku, w 1946 roku, w naszych miastach i w naszych wsiach. A więc podobnie może być po ostatniej fazie ucisku, po ostatniej części ucisku. Ale dzisiaj mamy już, drodzy braterstwo, 50, prawie 3 lata, ponad 3 lata po wojnie i dzisiaj śladu wojny już nie ma. Podobnie, drodzy braterstwo, po zakończeniu się wielkiego ucisku rozpoczną się działania restytucyjne i będzie budowanie i szczepienie, czyli zakładanie Królestwa Bożego, o którym mówi proroctwo Izajaszowe, pierwszy i drugi werset. Szczególnie drugi werset i trzeci. I stanie się w ostateczne dni, według hebrajskiego,
ostateczny dzień. Jaki ostateczny dzień? Ostatni dzień tygodnia. A siódmy dzień tygodnia? Ostatnim dniem tygodnia jest sabat. Siódmy dzień tygodnia. Czyli symboliczny sabat. W ostatni dzień, tysiącletni dzień tego tygodnia. Że będzie przygotowana góra domu pańskiego na wierzchu gór. A górę w symbolach biblijnych reprezentuje nam królestwa. Czyli ta góra domu pańskiego, ten kamień, który nie był w ręku ludzkim, uderzył w posąg i rozrósł się i napełnił wszystką ziemię w tej wizji Daniela. Tak więc tutaj mówi o tym królestwie. I wywyższy się nad pagórkami, a zbierzą się do niej wszystkie narody. I pójdzie wiele ludzi, mówiąc, pójdźcie, wstąpmy na górę pańską, do domu Boga Jakubowego, a będzie nas uczył dróg swoich i będziemy chodzili ścieżkami jego. Albowiem z Syjonu wyjdzie zakon, a słowo pańskie z Jeruzalemu. To właśnie królestwo będzie rozprzestrzeniać się na całym świecie. Werset 9 dalej mówi, że gdy się odprawiają sądy Twoje na ziemi. I chcemy tutaj podkreślić, obecnie sądy pańskie odprawiają się na ziemi. Czy uczą się obywatele okręgu ziemskiego sprawiedliwości? Nie. To jak to zrozumieć? Otóż chcę zwrócić uwagę, że sądy naszego Pana Jezusa Chrystusa są dwojakiego rodzaju. W pierwszej części obecności naszego Pana Jezusa Chrystusa jest sąd systemów. Czyli, tak jak na procesie sądowym, jest pokazana wina przestępcy. Tak te systemy społeczne, polityczne, finansowe, religijne, jakiekolwiek istnieją na świecie, jako złe, jako niesprawiedliwe, jako niegodne wiecznego istnienia, zostają objawiane jako takie. System monarchistyczny został objawiony jako niegodny swego istnienia, chociaż istniał przez długie tysiąclecia nawet. I został usunięty. System tak zwany socjalistyczny, a to był właściwie komunistyczny, został też objawiony jako niegodny swego istnienia. I wiele innych systemów jest coraz bardziej objawianych i będzie objawianych, a skutkiem tego ustąpią miejsca. Zostaną usunięte jako niegodne wiecznego istnienia. Ale nie o tych sądach tutaj jest mowa, ale o sądach indywidualnych, o sądach jednostek. Gdy sądy pańskie, a więc pańskie, czyli Chrystusa, bezpośrednie okazanie winnych jakichkolwiek przestępstw będą manifestowane, to wtedy dopiero obywatele okręgu ziemskiego będą się uczyć sprawiedliwości. W drugiej swojej obecności nasz Pan Jezus Chrystus w drugim okresie swego drugiego adwentu, czyli w okresie Epifanii, objawia osoby, zasady i rzeczy. I od roku 1914, w tym drugim okresie jego drugiego adwentu, są objawiane coraz bardziej osoby, zasady i rzeczy. To, co się potajemnie radzi, mówi z wielką tajemnicą, zawiera się układy jakimiś sposobami, takimi lub innymi drogami, przedostaje się na światło dzienne i jest objawiane. To robi.
się to dzieje. Ewangelii Mateusza w 10 rozdziale i 26 wierszu Jezus powiedział: nie bójcie się ich, bo nie ma nic skrytego, co by objawione być nie miało, ani nic tajemnego, czego by się dowiedzieć nie miało. To jest właśnie czas objawienia osób, zasad i rzeczy. Ale w przyszłości, gdy osoby będą, ich postępowanie będzie zupełnie objawiane i karani będą za złe czyny, wtedy będą uczyć się sprawiedliwości. Dlatego lud Boży, znający zasady prawdy i sprawiedliwości, jest uprzywilejowany o wiele wcześniej uczyć się sprawiedliwości w swoim życiu. My, znając prawdę, znając zasady prawdy, powinniśmy kierować się w naszym życiu uczciwością. Każdych naszych postępowaniach, każdych naszych kontaktach z bliźnimi. Nie możemy się kierować samolubstwem. Nie możemy się, nie powinniśmy się kierować oszustwem, kłamstwem w żadnym zakresie. Gdyby nawet ucierpiały nasze indywidualne korzyści, samolubne korzyści, materialne korzyści, nie powinniśmy się udawać do oszustwa, do niesprawiedliwości, do kłamstwa. Wcześniej powinniśmy się uczyć tej sprawiedliwości, kiedy świat dopiero pod pośredniczącym panowaniem Chrystusa będzie się jej uczył. I wiersz 10 w tej samej myśli mówi: gdy się łaska pokazuje niepobożnemu, nie uczy się sprawiedliwości. W ziemi prawości nieprawość czyni, a nie dba nic na majestat pański. Otóż, drodzy braterstwo, w ziemi prawości. Co to jest za ziemia prawości? To ziemia ludzka. W szerszym tego słowa znaczeniu dotyczy to warunków restytucji pod nowym przymierzem. To znaczy, pod nowym przymierzem nie wszyscy zbudzeni z grobu i nie wszyscy, którzy przejdą do tego królestwa żywo, będą zupełnie zadowoleni i uradowani z panujących warunków, warunków restytucyjnych. Dlaczego? Bo one będą oparte na stałym i twardym prawie sprawiedliwości, na uczciwości. Wszelka nieuczciwość, wszelka niesprawiedliwość nie będzie tolerowana. A dzisiaj, drodzy braterstwo, jest tak, że ci, którzy najbardziej wołają o sprawiedliwość, to żądają tej sprawiedliwości dla siebie, ale nie od siebie. Chcą, aby ta sprawiedliwość była po prostu dla nich pobłażliwą, aby ich uczynki sprawiedliwe nie musiały być dokładnie sprawiedliwe. Ale od innych domagają się sprawiedliwości. Natomiast pod pośredniczącym panowaniem Chrystusa te warunki zupełnie będzie diametralnie zmienione. Od wszystkich w równym stopniu, w równym poziomie będzie wymagana sprawiedliwość. I teraz ci, którzy obecnie przywykli do niesprawiedliwości, do korzyści materialnych i jakichkolwiek innych, gdy będą musieli się zastosować do zasady sprawiedliwości, będzie to dla nich trudne. I nie będą zachwyceni takim królestwem. I nawet niektórzy wzgardzą nim. W ziemi prawości, pod nowym przymierzem, nie będą uczyć się sprawiedliwości, pomimo że nie będą mogli szkodzić. Jak czytamy w proroctwie Izajasza w 11 rozdziale, wierszu 9, nie będą szkodzić ani zabijać na wszystkiej górze mojej. To jednak w swoim sercu będą żywić
współczucie, a szczególnie umiłowanie, pragnienie korzystania poza granicami sprawiedliwości, w samolubny sposób, troszkę pobłażliwości dla siebie, a tej pobłażliwości nie będą stosować wobec innych. A więc nie będą się uczyć sprawiedliwości i nie będą dbać na majestat pański, na majestat Boga, który jest oparty na zasadzie sprawiedliwości, jak czytamy w Psalmie 89 i wierszu 15. Sprawiedliwość i sąd są gruntem stolicy Twojej. Miłosierdzie i prawda uprzedzają oblicze Twoje. Dlatego też ci, którzy nie będą zupełnie zgodni z zasadami prawdy i sprawiedliwości, z warunkami nowego przymierza, nie będą zasługiwać na błogosławieństwa i nie otrzymają życia wiecznego w pośredniczącym panowaniu Chrystusa. Ale ponieważ to proroctwo równie dotyczy od początku onego dnia, dnia onego, dnia tysiąclecia, czyli obecnie, ci, którzy mieszkają w ziemi judzkiej, czyli w sferze prawdy i ducha prawdy, podobnie postępują. Niektórzy znają zasady prawdy i sprawiedliwości, znają swoje obowiązki, ale lekceważą je, ale ignorują te zasady prawdy i sprawiedliwości. Czynią świadome często wykroczenia, świadome grzechu. Mało tego, nawet ukrywają. Okrywają się płaszczem niewinności. To nie ja winien, to ten winien, to ta winna, to tamten winien. Ja tu nie jestem winien. Czyli mieszkając w ziemi prawości, czynią nieprawość. Nie dbają na majestat pański. Czyli nie uświęcają imienia Bożego swoim sprawiedliwym i uczciwym życiem. Swoim bardzo pobożnym i uczciwym postępowaniem. Dlatego tacy niewątpliwie będą potępieni. Nie otrzymają tych błogosławieństw, które mogliby otrzymać, gdyby zachowali się odwrotnie, gdyby zachowali się posłusznie, gdyby podporządkowali się tym prawom i zarządzeniom. Dlatego wiersz 11 mówi: Panie, choć wywyższona jest ręka Twoja, przecie tego nie widzą. Wywyższona jest ręka czyja? Ręka Jehowy Boga przez Jezusa Chrystusa za pośrednictwem prawdy, który coraz to bardziej objawia i coraz to nowe prawdy religijne i prawdy świeckie. To nikt inny, jak potężna ręka Boga sprawiła, że świadomość, że nauka, że w ogóle oświecenie dotarło do najuboższych mas społeczeństwa. Czyż to nie jest wielkie błogosławieństwo dla tych ubogich mas społeczeństwa? Nie potrzeba tak daleko szukać pamięcią. Wystarczy wspomnieć lata przedwojenne i lata powojenne. Ja, tak jak już powiedziałem, lat przedwojennych nie pamiętam, ale powojenne bardzo dobrze pamiętam. I pamiętam, jakie były organizowane kursy dla analfabetów. A żeby nawet ci, którzy byli już w podeszłym wieku, żeby przynajmniej umieli się podpisać, żeby umieli sobie przeczytać. Gdzie to prawo było wcześniej? Gdzie to było staranie wcześniej, żeby ludzie skorzystali z tego oświecenia? Skąd to płynie błogosławieństwo? Obrazy na testu od Chrystusa. Aczkolwiek bardzo często przez różne narzędzia. To nie znaczy, że ci, którzy
uczyli nas czytać i pisać, to byli akurat wybranymi sługami Bożymi. Ale byli niewątpliwie narzędziami w ręce Boga. Psalmista nawet w psalmie 76, 11 wersecie mówi: zaiste i gniew człowieczy chwalić cię musi, a ty ostatek zagniewania skrócisz. Dlatego mówi: choć wywyższona jest ręka twoja przez działalność błogosławieństw restytucyjnych, jakie my dzisiaj korzystamy na każdym kroku, to jednak niektórzy nie dostrzegają. Mówią, to człowiek wszystko stworzył, to nasza mądrość, to nasze osiągnięcia, to osiągnięcia techniki, to osiągnięcia tego systemu. Co dalej? Ujrzą to podniesioną rękę Boga, ale pohańbieni ukryteli, lekceważąc zasady prawdy i sprawiedliwości, lekceważąc tą ziemię józką, sferę prawdy i ducha prawdy, nie wyciągną właściwych korzyści dla siebie. I co? Zajrząc ludowi Twemu, będą zazdrościć, gdy się dowiedzą, że ten, tamten, ów jest wybrańcem Bożym, a ja znalazłem się na marginesie, znalazłem się odrzuconym od łaski. Dlaczego? Bo zignorowałem łaskę Bożą, bo zignorowałem zasady prawdy i sprawiedliwości, bo świadomie ich nie przestrzegałem. I dlatego nadto i ogień tych nieprzyjaciół Twoich pożre. Uznają potężną moc Boga, ale już nie ku podniesieniu, ku błogosławieństwu, ale ku zniszczeniu. Bo odwrócili się od tego stanu podniesienia i czerpania korzyści z błogosławieństw Bożych. Wiersz 12. Panie, zrządzisz nam pokój. O Lud Boży, wierzymy. Panie, zrządzisz nam pokój. Bo wszystko, co się działo przy nas, czyniłeś ku dobremu naszemu. Podkreślam, drodzy braterstwo, to my szczególnie. Bo to, co czyniłeś przy nas, i my bardzo często dzisiaj zastanawiamy się. Staram się być wiernym, staram się być uczciwym, staram się być sprawiedliwym. I jakoś mi się nie wiedzie. Patrzę, mój sąsiad, mój przyjaciel w różny sposób kombinuje, oszukuje władzę, oszukuje władzę podatkową, oszukuje klientów i coraz mu się lepiej powodzi. A mnie to jakoś nie idzie. Czy ja rzeczywiście jestem w łasce Bożej? Albo inaczej. Patrzymy na tego, na tamtego brata, siostrę. Czują się dobrze, cieszą się dobrym zdrowiem, a ja ciągle choruję. Mnie dotknęła taka choroba, mnie dotknęło takie doświadczenie. Dlaczego? Boże, dlaczego? Dlaczego ja? A dlaczego nie tamten? A dlaczego temu tak dobrze? I chcę tutaj, drodzy, powiedzieć, że w tym życiu, tu i teraz, nie zawsze znajdziemy odpowiedź na to pytanie, dlaczego? W przyszłości. Jak zrozumiemy, dlaczego to tak było? Dlaczego mnie dotknęło takie doświadczenie? Dlaczego mnie dotknęła taka choroba? Dlaczego mnie dotknął taki wypadek? To wtedy powiemy: tak, Panie, dziękuję Ci za Twoją opatrzność, za Twoją mądrość, bo gdyby nie to, znalazłbym się w gronie tych, którzy nie dbają o majestat Jehowy i którzy nie są godni Jego łaski. To właśnie Twoja kierownicza ręka, każąca ręka mnie,
mądrość Twoja wskazała, że tak powinienem przechodzić takie doświadczenia, bo one właśnie wpłynęły na moją korzyść. Kiedy to będzie? Kiedy wstaniemy z grobu. Kiedy zrozumiemy wszelkie uwarunkowania naszych doświadczeń i nasze potrzeby, to wtedy powiemy: bo wszystko, co się działo przy nas, ku dobremu naszemu czyniłeś. Wiersz 13. Panie Boże nasz, panowalić nad nami inni panowie oprócz Ciebie, ale myśmy tylko w Tobie ufając, wspominali na imię Twoje. Otóż tutaj jest retrospektywne spojrzenie ludu Bożego w przeszłość, w historię, jak w przyszłości. Staniemy z grobu i przypomniemy sobie nasze doświadczenia i to, jakie systemy rządziły, jakie były układy, jacy byli władcy, jakie były formy rządów. I to, co przechodziliśmy, to wtedy powiemy: Panie Boże nas, panowalić, ale już ich nie ma. Nad nami inni panowie, to różne systemy. Grzech, błąd, samolubstwo, światowość, czyli szatan z całym królestwem jego i sposobami uciężenia ludzkości. A więc grzech i skutki tego grzechu, bóle, choroby, cierpienia, to wszystko, co wyciska łzy z naszych uczuć. To są panowie, okrutni panowie pod dowództwem okrutnego władcy tego świata, Boga Szatana. A więc i różne instytucje, jakie szatan stworzył dla zdeptania godności i dobra człowieka, dla upokorzenia go, dla podporządkowania go sobie. To są wszyscy panowie, którzy panują obecnie nad ludzkością. I wtedy retrospektywnie spojrzymy: panowali, ale już ich nie ma. Ale myśmy tylko w Tobie ufając wspominali na imię Twoje. W Panu mieli nadzieję, w Panu Twoje ufanie. I teraz gdzie oni są? Odpowiada wiersz 14. Pomarli, nie ożyją, martwymi będąc, nie powstaną, przeto żeś ich nawiedził i wykorzenił i wygładził wszystką pamiątkę ich. I chcę tutaj zwrócić uwagę, że ten werset 14 często jest cytowany, że ci, którzy nie przyjmą naszej Ewangelii, poselstwa Królestwa Bożego, nie wstąpią do organizacji, jedynej organizacji Bożej, będą zniszczeni, pomarli, nie zmartwychwstaną, nie powstaną, będą na wieki zniszczeni. Czy o nich tutaj mowa? Zwróćmy uwagę, co mówi 13 werset. Panowali nad nami inni panowie. I teraz 14 mówi, co się z nimi stało. Pomarli ci panowie. Czy mówi tu o ludzkości? Nie, o systemach. O tych panach, którzy panowali nad nami w czasie panowania zła. Oni pomarli. Martwymi będąc nie powstaną. Te systemy, które upadły i które upadną jeszcze, nigdy już nie będą restytuowane. Tak jak potęga państw uniwersalnych, potęga Egiptu, Asyrii, Babilonii, Medopersji, Grecji, Rzymu, raz na zawsze przeszła do historii i już nigdy się nie powtórzy. I wiele innych potęg,
przeszło do historii. To byli panowie, którzy panowali. Pomarli, nie ożyją. Martwymi będąc, nie powstaną. Przeto żeś ich wykorzenił i wygładził. Czyli polskim zarządzeniem jest, aby te wszystkie złe systemy były usunięte, były wygładzone. Przeto żeś wygładził wszystką pamiątkę ich. Jaką pamiątkę? Zupełnie zapomniemy o tych systemach, które istniały i które panowały? Nie. To jak to zrozumieć? Powiedzieliśmy, że patrząc retrospektywnie, czyli w przeszłość, wspomnimy sobie, panowali nad nami inni panowie. A więc jaką pamiątkę Bóg wygładzi tych systemów? Miłą pamiątkę. Tak jak dzisiaj niektórzy wspominają. Oczywiście tych już jest coraz co mniej, ale niektórzy jeszcze wspominają. Przed wojną to był dobrobyt, to było życie. Za sanacji to było dobre życie. Prawda? Za Piłsudskiego. Tak, ale dla kogo? Dla jednostek. A dla ogółu? Jakie to było życie? Otóż nikt nie będzie takiej miał pamiątki po królestwie szatana, po tych panach. Wygładziłeś wszystką pamiątkę ich. Jak się ludzkość przekona, jakimi są wspaniałymi błogosławieństwa Boże, błogosławieństwa Królestwa Bożego i restytucji, nikt nie będzie wzdychał. O, za królestwa szatana było lepiej. Bo wszyscy nam się kłaniali. Taka pamiątka już nie będzie istniała. Rozmnożyłeś naród, wiersz 15. O Panie, rozmnożyłeś naród. Uwielbionyś jest, a żeś go zapędził na wszystkie granice ziemi. Mowa tu jest o rozszerzającym się królestwie pośredniczącego panowania Chrystusa. Tak jak już cytowaliśmy drugi rozdział proroctwa Izajasza, że wiele narodów pójdzie. Wstąpcie na górę pańską, a będzie nas uczył dróg swoich. Tak więc Królestwo Boże dobrowolnie, nie przymusem, nie narzucone, będzie się rozprzestrzeniało po wszystkiej ziemi. Będą się wszyscy poddawać dobrowolnie pod wpływ dobroczynnych, błogosławionych warunków Nowego Przymierza. Aczkolwiek ich żeś zapędził na wszystkie granice ziemi. To znaczy jak? Że w czasie panowania zła Bóg dozwolił, aby każdy człowiek zaznał na własnej skórze, czym jest grzech i jakie są skutki tego grzechu. Jakie skutki powoduje nieposłuszeństwo boskiemu prawu. To są wszystkie skutki grzechu. Nasze bóle, choroby, cierpienia, zawody, straty, wypadki, katastrofy. I to wszystko, co nas przytłacza, co stanowi brzemię, które nam odbiera radość życia i zbliża nas do śmierci. To wszystko oczywiście Bóg dozwolił, aby człowiek na własnej skórze przekonał się, jak skutkuje nieposłuszeństwo boskiemu prawu. 16 werset. Panie, w ucisku szukali Cię, gdyś ich karał, wylewali modlitwy swoje. Jest tu mowa o wielu chrześcijanach z imienia, nieznających prawdy. Wtedy, kiedy są spokojne warunki, kiedy są w miarę dobre warunki życia, to zazwyczaj ludzie nie myślą o Bogu, nie myślą o sprawiedliwości, nie myślą o uczciwości, starają się korzystać z tych warunków, w jakich się znajdują. Ale jak przyjdą trudne warunki, tak jak podczas II wojny światowej, czy w różnych innych zagrożeniach, to wtedy
Ludzie coraz bardziej zbliżają się do Boga, szukają Boga, wylewają swoje modlitwy, proszą o zmiłowanie, o wyratowanie ich z tych doświadczeń. Wylewają swoje modlitwy. I teraz wiersz 17 mówi o tych wszystkich wysiłkach ludzkich w celu poprawienia świata, w celu naprawienia świata, w celu zaprowadzenia dobrobytu na tym świecie. Jako brzemienna, gdy się przybliża ku rodzeniu, boleje i woła w boleściach swoich, takeśmy byli przed obliczem Twoim, Panie. Poczęliśmy, boleliśmy, aleśmy tylko jakoby wiatr porodzili, a żadnegośmy wybawienia ziemi nie sprawili i nie upadli mieszkający na okręgu ziemskim. To pod pośredniczącym panowaniem Chrystusa wielu obecnych władców, polityków, prezydentów, przywódców różnych organizacji, potężnych państw, trzęsących po prostu polityką całego świata, przyznają się i powiedzą: poczęliśmy, boleliśmy, aleśmy tylko wiatr porodzili i żadnegośmy wybawienia ziemi nie sprawili. Ja kiedy jeszcze chodziłem, przypominam sobie, do szkoły, do podstawowej szkoły, uczono mnie śpiewać międzynarodówki. Bój to jest nasz ostatni, krwawy skończy się trud, gdy związek nasz bratni ogarnie ludzki ród. Chwała Bogu, że ten i taki związek nie ogarnął ludzkiego rodu. Bo w 80-tych latach mieliśmy wizytówkę, jaki to by był wspaniały raj pod takim związkiem. A więc boleliśmy, poczęliśmy, aleśmy tylko wiatr porodzili i z tego wielkiego systemu został tylko rozpad. 70 lat umacnialiśmy socjalizm, prawda? Czytaliśmy ogromne hasła: pomoc, przyjaźń, przykład ZSRR, oto podstawowe źródła naszych zwycięstw. A jak zwyciężyliśmy, to okazało się później. To, co tutaj prorok mówi. A żadnegośmy wybawienia ziemi nie sprawili. Dzisiaj tak samo wojuje, fundamentalizm islamski. Chcą zagarnąć cały świat. Chcą zniszczyć szatana ze Stanami Zjednoczonymi na czele. I to samo powiedzę. Boleliśmy, poczęliśmy, aleśmy tylko wiatr porodzili i żadnegośmy wybawienia ziemi nie sprawili i nie upadli mieszkający na okręgu ziemskim. Nie upadli. To znaczy, ani kapitalizm, ani socjalizm, ani chrześcijaństwo i ani islam nie nawróci całego świata na swoją stronę, na swój sposób. Tego się nigdy nie da uczynić. Jedynie Bóg przez Chrystusa nawróci cały świat. I o tym tutaj mówi to, że tylkośmy wiatr porodzili. Wiersz 19. Ożyją umarli Twoi, trupy moje wstaną, gdy rzeczesz: odsućcie się, a śpiewajcie mieszkający w prochu. Albowiem rosa Twoja będzie jako rosa na ziołach, ale nie zbożnych o ziemię uderzysz. Tutaj zwracam uwagę, drodzy braterstwo, gdybyśmy zastosowali tak, jak to niektórzy stosują, werset 14 do ludzi, że oni ożyli, że oni pomarli i nie ożyją, martwymi będąc nie powstaną, to werset 19 przeciwstawia się i zachodzi kontrast. Bo werset 19 mówi:
ożyją umarli twoi, umarli twoi. A więc jak mamy zrozumieć ten werset? Tu właśnie ten werset odnosi się do ludzi. Ożyją nie w znaczeniu doprowadzenia do doskonałości, ale w znaczeniu ożywienia w takim stanie, w jakim poszli do grobu. Greckie, przepraszam, hebrajskie słowo tutaj chaya oznaczać żyć będą. Będą ożywieni. Odzyskają życie takie, jakie utracili. Tak jak mówi kaznodzieja Salomonowy, na którym miejscu drzewo upadnie, tam też powstanie. Czyli w jakim stanie ktokolwiek poszedł do grobu, w takim stanie wstanie. W takim stanie oczywiście charakteru, bo w grobie nie ma zmiany. W kaznodziejach Salomonowych w 9 rozdziale i 10 wierszu czytamy: czym co przecie weźmie ręka twoja do czynienia, albowiem nie masz żadnej pracy, ani myśli, ani mądrości, ani umiejętności w grobie, do którego ty idziesz. Tam nie ma żadnej zmiany. Jeżeli pójdziesz zdegradowany i upadły do grobu, to nie myśl, że staniesz doskonały z grobu. A więc w takim stanie, w jakim poszedłeś do grobu. Dlatego już ożyją, będą zbudzeni ze stanu śmierci, umarli twoi czyi? Umarli naszego Pana Jezusa. Dlaczego Jego umarli? Bo On przez swoją zasługę sprawiedliwości zastosowaną na korzyść świata, przez kupienie Adama, a w nim rodzaju ludzkiego, nabędzie prawo własności całego świata. On jest zbawcą całego świata. Albowiem tak Bóg umiłował świat, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. Ewangelia Jana 3 rozdział, wiersz 16. Dlatego przez zapłacenie lub zastosowanie ceny zbawczej Jezusa Chrystusa za Adama, a w nim rodzaj ludzki, on kupi świat, nabędzie prawo własności wszystkich znajdujących się w stanie śmierci i w stanie grobu. W stanie śmierci to znaczy w stanie potępienia domowego, chociaż żywi, i w stanie grobu, w stanie nieistności, niebycia, nieistnienia, zachowani w boskiej pamięci. Ale teraz mówi: gdy rzeczesz, ocudźcie się, a śpiewajcie, mieszkający w prochu. Albowiem rosa twoja będzie jako rosa na ziołach. Ale tutaj jeszcze, przepraszam, wcześniej wyrażenie. Trupy moje wstaną. Tak jakby to było powtórzenie tej samej myśli. Ożyją umarli twoi. Ale to nie jest powtórzenie tej samej myśli. Tu jest zupełnie inna myśl. Trupy twoje wstaną. Albo inaczej, tutaj nebela w języku hebrajskim oznacza martwi, będący w stanie grobu, w stanie nieistności, stanął, kum, hebrajskie słowo kum, jest ekwiwalentem greckiego słowa anastasis, a słowo anastasis lub hebrajskie słowo kum oznacza podniesienie do doskonałości, podniesienie do pierwotnego stanu. A więc ci, którzy będą zbudzeni z grobu, będą następnie poddani procesowi restytucji, naprawienia, podniesienia do doskonałości i życia. Pod warunkami tysiącletniego panowania naszego Pana Jezusa Chrystusa. Jak to czytamy w pierwszym liście do Koryntian, w 15 rozdziale, od 21 do 23 wersetu. Ja już wczoraj te myśli cytowałem, ale dzisiaj jeszcze przypomnę. Bo ponieważ przez człowieka śmierć, przez człowieka też powstanie od umarłych. Przez kogo śmierć?
przez Adama. Przez kogo powstanie od umarłych? Przez Jezusa Chrystusa. Czyli ożyją umarli twoi. Albowiem jako w Adamie wszyscy umierają, tak i w Chrystusie wszyscy ożywieni będą. O jakim ożywieniu tutaj mowa? O doprowadzeniu do doskonałości. W greckim anastazis. Czy tu apostoł Paweł mówi o uniwersalnym zbawieniu? Nie. Jak więc rozumieć? Jako w Adamie wszyscy umierają. Kto w Adamie umiera? Kto jest w Adamie? W Adamie wszyscy umierają. Ale kto nie był w Adamie, nie umarł w Adamie. Nasz Pan Jezus Chrystus umarł? Umarł. A był w Adamie? Nie był w Adamie. Bo jego życie było przeniesione z pozycji duchowej jako logos i jego ojcem nie był Józef, ale był Bóg. Umarł, ale nie w Adamie. I nasz Pan Jezus Chrystus nie umarł w Adamie. Nefilimowie przed potopem byli w Adamie? Nie byli w Adamie. Umarli? Umarli. Jaką śmiercią? Wieczną śmiercią. Nie mają nadziei wzbudzenia. A więc w Adamie wszyscy umierają, którzy są w Adamie. Tak w Chrystusie wszyscy ożywieni będą, podniesieni do pełni życia. Którzy? Którzy są i którzy będą w Chrystusie. Którzy przyjmą Chrystusa jak swojego Zbawiciela i którzy podporządkują się Jego prawom i zarządzeniom. Którzy skorzystają ze spowiennej łaski Bożej. I o tym mówi teraz wiersz 23. Ale każdy w swoim rzędzie. Chrystus jako pierwiastek, czyli Kościół Chrystusowy, maluczkie statko jako pierwszy pierwiastek, mający udział w pierwszym zmartwychwstaniu, a potem ci, co są Chrystusowi, co są i co staną się Chrystusowymi, naśladowcami Jezusa Chrystusa, będą podniesieni do życia doskonałego, do wiecznego życia w szczęściu i radości. W czasie Jego przyjścia, nie natychmiastowo. Tak jak proces degradacji był procesem powolnym, stopniowym, tak proces podniesienia będzie procesem stopniowym. Aż do uzyskania pełnej doskonałości. Powołani więc na mocy zasługi naszego drogiego Zbawiciela Jezusa Chrystusa będą doprowadzeni do doskonałości i wiecznego życia pod warunkami nowego przymierza. Następnie werset 20 mówi: idź, ludu mój, wnijdź do komór swoich, a zamknij drzwi swoje za sobą. Skryj się na maluczką chwilkę, dokąd nie przeminie rozgniewanie. Otóż werset 20 napomina wszystkich mających nadzieję i ufność Bogu do ścisłej ufności w Nim, do szukania pomocy. Tak jak mówi psalmista Dawid w psalmie 46, a drugim wersecie. Bóg jest ucieczką naszą i siłą naszą i ratunkiem we wszelkim ucisku najpewniejszym. To szczególnie w czasie ucisku, w czasie różnych burz życiowych, w czasie niepewności w poświęconym życiu. Naszej pomocy, wsparcia i ochrony powinniśmy szukać tylko u Boga jako najpewniejszym ratunku i najpewniejszym, najbezpieczniejszym schronieniu w czasie ucisku. Podobnie prorok Sofoniasz w drugim rozdziale i wierszu trzecim podaje podobne myśli. Wiersz 21. Albowiem oto Pan wychodzi z miejsca swego, aby nawiedzał nieprawość mieszkających na ziemi.
wtedy odkryje krew swoją, wtedy ziemia odkryje krew swoją, a nie zakryje dalej pobitych swoich. Werset ten wyraża myśl, że czas wielkiego ucisku w celu zniszczenia złych systemów i obalenia ostatecznie królestwa szatana jest z boskiego dozwolenia. To Bóg przewidział jedyny sposób zniszczenia królestwa szatańskiego i uwolnienia wszystkich uwięzionych przez grzech i przez skutki tego grzechu. Dlatego ten ucisk jest przeznaczony dla ukarania nieprawości tego wielkiego, mieszkającego na wysokościach miasta. Drodzy braterstwo, dlatego, że te błogosławieństwa są tak wspaniałymi błogosławieństwami, to nawet ta ciemna chmura, która wisi nad nami, która ostatecznie przyczyni się do usunięcia wszystkich złych systemów, nie jest nam taką straszną i taką okrutną. Zwróćmy uwagę, jak to prorok Izajasz wyraża w swoim proroctwie w 21 rozdziale i wierszu 11 i 12. Przemian dumy. Woła na mnie ktoś z Seiru. Hej, stróżu, co się stało w nocy? Stróżu, co się stało w nocy? Rzekł stróż, przyszedł poranek, a także i noc. Chcecie li szukać? Szukajcie, nawróćcie się, a przyjdźcie. Otóż, bardzo dziwne wyrażenie. Co się stało w nocy? Stróż odpowiada, przychodzi poranek, a w poranku noc. Jeżeli ktoś mówi o poranku, to mamy na myśli, że przychodzi dzień. A tu w poranku przychodzi noc. Otóż ten poranek to jest brzask tysiącletniego panowania Chrystusa. Ale ta noc w poranku to jest czas wielkiego ucisku, jaki Bóg dozwolił na zniszczenie tych systemów, które nie są z boskiego zamierzenia, ale tylko z boskiego dozwolenia i które ostatecznie muszą być usunięte. Systemy. A chcemy zwrócić uwagę, że nie ma systemów bez ludzi. Co więc będzie z tymi ludźmi, którzy tkwią w systemach? Czy oni też będą zniszczeni? Nie. Ci ludzie będą mieli szansę zbawienia. Oni będą mogli wejść na drogę prawdy i sprawiedliwości do pośredniczącego panowania Chrystusa. Ale tych systemów nie da się tam przeprowadzić. Tych systemów nie da się zachować. Dlatego też czas tego wielkiego ucisku. Wierzymy, że będzie pod boskim nadzorem. Bóg nie dozwoli, aby ten ucisk przebrał jakiekolwiek rozmiary, które by zagrażały ludzkości lub ziemi, czy komukolwiek z dzieci Bożych. Tak jak prorok Iob wyraża. I ta myśl wyrażona jest w odniesieniu do morza, któremu postanowił granicę. Dotąd postąpisz, a nie dalej. Przez wprowadzenie, założenie pewnych praw grawitacji, Bóg postawił granicę morzu, i których to morze granic nie przekroczy. Taki symbolicznemu morzu, buntującym się, niezadowolonym masą społeczeństwa, masą rewolucyjnym, anarchistycznym, terrorystycznym, Bóg dozwala tylko do pewnego stopnia, do pewnych granic dokonać dzieło zniszczenia. Dokąd jest konieczne, a nie dalej. I dlatego
myśl tutaj wyrażona przez proroka Izajasza, zalecona ludowi Bożemu: idź ludu do komór swoich i zamknij drzwi, a skryj się na maluczką chwilkę. Czyli ufności w Bogu, w Jego opiece i pomocy jest najpewniejszym schronieniem. Niech ta myśl nas pociesza, pomimo tych wielkich doświadczeń, jakie mają przyjść dla ludzkości na tym świecie, aby przygotować grunt do założenia Królestwa Bożego i błogosławienia wszystkich narodów ziemi. Ufajmy w Bogu, w Jego obietnicy, a na pewno wszystkie doświadczenia przejdziemy z korzyścią dla siebie i z chwałą dla Boga, czego z całego serca wszystkich życzę, sam pragnę i na tym.